Witam Państwa po przerwie na edukacji z Primusem, dniu z przedsiębiorcą online. Zanim przejdziemy do naszego trzeciego prelegenta, kilka słów może o szkole, w której się teraz znajdujemy. Fundacja Primus to obecnie niepubliczne liceum ogólnokształcące i niepubliczna szkoła podstawowa mieszczące się na warszawskim Ursynowie. Charakteryzują się oprócz standardowego podejścia do nauczania również wprowadzaniem wielu nowoczesnych form edukacji. Ważnym aspektem jest tutaj rozwój nowych technologii, wspieranie sportowych talentów, czy też fachowe nauczanie języków obcych na bardzo wysokim poziomie. Z tego miejsca chciałbym podziękować panu dyrektorowi szkół Fundacji Primus Krzysztofowi Adamowiczowi oraz pani prezes zarządu Fundacji Primus Agnieszce Rychlickiej za to, że cały czas dają te nowe pomysły na edukację, czego efektem jest chociażby dzień z przedsiębiorcą online, edukacja z Primusem. No i teraz już bez zbędnego przedłużania chciałbym zaprosić pana Adama Życzkowskiego, prezesa zarządu Finanse od A do Z spółka z o.o., który od 19 lat pracuje w finansach, a od 33 lat w sprzedaży. Analityk, coach, trener personalny, a przede wszystkim człowiek skupiony na jakości. Dzisiaj opowie nam, jak działa rynek i jakie reguły nim rządzą. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy od tego, że dziękuję bardzo za przedstawienie, dziękuję za zaproszenie i przedstawię się i zaraz wytłumaczę, dlaczego w ten sposób. Życzkowski, Adam Życzkowski. Dlaczego? Już tłumaczę. Bardzo często, kiedy prowadzę zajęcia dla uczniów, zajęcia w programie Bakcyl, w których my osoby pracujące w finansach, kiedy edukujemy o finansach, kiedy uczymy młodzież finansów, mówię o tym, że przedstawienie się ma duże znaczenie na przyszłość, ponieważ od tego, jak będziemy budować swoje nazwisko, będzie zależało bardzo dużo w naszej przyszłości, jeśli chodzi o naszą pracę. Nazwisko jest istotne. Będziemy się nim posługiwali przez całe lata i w praktyce od tego, jak postępujemy już dziś, będzie zależało to, czy znajdziemy dobrą pracę, czy będziemy na rynku pracy odpowiednim partnerem w praktyce. I za chwilkę o tym, jak rynek pracy działa, opowiem. Natomiast bardziej chyba istotne jest to, jak w tym rynku pracy się znaleźć. I w drugiej części mojej wypowiedzi postaram się również na ten temat powiedzieć więcej. Zatem dlaczego? Już wytłumaczyłem. Nazwisko jako pierwsze. Powtarzam je po to, żeby ono zostało zapamiętane, ale również dlatego powtarzam, żeby ta pamięć działała na wprost. Te pierwsze słowa, które wypowiadam, najczęściej nie zostają w głowie słuchacza, bo jest często zajęty w ogóle wszelkimi innymi kwestiami. Nie jest przygotowany na to, że przyjdę, podam rękę i gdzieś tam pewnie cichutko powiem swoje nazwisko. Nie brońmy się przed tym. Powiedzmy je wyraźnie. Tak jak powiedziałem, budujemy nazwisko, więc w rynku pracy chcielibyśmy się odnaleźć zapewne jak najlepiej, jak ten rynek funkcjonuje. Zacznijmy od samej definicji rynku. Wydaje się, że chyba najdokładniej powiemy, jeżeli będziemy próbowali go zdefiniować, że rynek kojarzyć się będzie z wymianą. Zanim Fenicjanie wynaleźli pieniądz, wymienialiśmy się usługa za towar, towar za towar, usługa za usługę. Wówczas można było powiedzieć o takiej pełnej wymianie, ale oczywiście do pewnego momentu miało to sens. Przede wszystkim pieniądze powstały po to, żeby było łatwiej się wymieniać pieniędzmi za jakąś usługę czy dobro. Zatem jeśli mówimy o rynku, będziemy mówili o jakiejś wymianie. Na rynku pracy powiemy o wymianie dotyczącej właśnie pracy, czyli za jakąś pracę wykonaną oczekujemy jakiejś zapłaty. I wówczas będziemy mówili o tym, że powstał rynek pracy. Z rynkiem pracy będzie się nam kojarzyć co jeszcze? Będzie się nam kojarzyć oczywiście ten stan, kiedy mamy podaż i popyt na rynku pracy. I jeśli chodzi o podaż,
i popyt, będziemy odnosili się do oczywiście pracownika i pracodawcy. Z jednej strony mamy pracodawcę, który poszukuje pracowników na rynku pracy, za określone pieniądze chce ich zatrudnić. Po drugiej stronie mamy pracownika, który za dane pieniądze w konkretnej kwocie podejmie się pracy. I wówczas, kiedy pracownik znajduje pracę, pracodawca znajduje pracownika, będziemy już mówili o równowadze na rynku pracy, w dużym uproszczeniu oczywiście, w sytuacji, kiedy pracownik nie będzie mógł znaleźć pracy za określone pieniądze, będziemy mówili o tym, że mamy okres bezrobocia, w sytuacji, kiedy pracodawca nie będzie mógł znaleźć pracowników za określone pieniądze, będziemy mówili o deficycie, czy też niedoborze kadry. Będziemy zastanawiali się nad tym w takim razie, jak sobie z tym poradzić. W tym ujęciu będziemy mocno zastanawiać się pewnie jako pracownik, co możemy zrobić, żeby odpowiednią dla nas pracę znaleźć. Jaka jest odpowiednia, oczywiście tutaj możemy mocno się zastanawiać. I w drugą stronę, jako pracodawca będziemy zastanawiali się, co możemy zrobić, jakie dać propozycje do rynku, aby pracownika poszukiwanego przez nas za konkretne pieniądze znaleźć. I tak jak powiedziałem, może się zdarzyć sytuacja taka, że mamy deficyt, i to jest ta super sytuacja dla nas pracowników, gdzie mamy deficyt na rynku pracy i dziś możemy powiedzieć, że taki czas jest, chociaż są różne na ten temat wypowiedzi. Ja jestem zdania, że na rynku brakuje specjalistów. Dziś, jeśli poszukujemy do pracy osoby, która jest wyspecjalizowana w danej dziedzinie, bardzo często po prostu takich specjalistów brak z różnych względów, ale głównie dlatego, że rynek rozwija się bardzo dynamicznie. Wszelkiego rodzaju nowości, technologie, okres pandemiczny, który też wpłynął bardzo mocno na rozwój technologii, zwłaszcza tych technologii związanych z informatyką, związanych z wszystkimi kwestiami online, które wokół nas funkcjonują, spowodowały, że pojawiają się nowe miejsca pracy. To samo cyfryzacja, która dzisiaj bardzo dynamicznie występuje. To jest kolejny element, który powoduje, że brakuje specjalistów w danej dziedzinie. Popatrzmy chociażby z tej perspektywy logistyk. Parę lat temu właściwie dobrego logistyka znaleźć na rynku można było szukać długo i bardzo ciężko i za duże pieniądze trzeba było zatrudnić daną osobę. Obecnie przy tak szybkim rozwoju technologii, gdzie dzisiaj posługujemy się narzędziami połączonymi z GPS, połączonymi z nowymi systemami na rynku. Zwróćmy uwagę na to, że duża część procesu jest już przez systemy wykonana, w sensie systemy za pracownika logistyki już wykonały pracę, którą wcześniej on robił. To powoduje, że ta osoba, która do tej pory, to co do zasady, mogła znaleźć pracę wszędzie, no może w przyszłości mieć trudności coraz większe ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie. Inny zawód, którego na co dzień uczę, czyli osoba, która świadomie posługuje się procesami, czyli umiejętnie posługuje się procesami i potrafi zarządzać projektami, okazuje się, że to jest nowy zawód, bardzo poszukiwany dzisiaj na rynku. Zawód, który kojarzyć się będzie z ciągłością procesową, czy też wszelkimi zmianami, które są w firmie realizowane. I oczywiście z tej perspektywy możemy powiedzieć sobie, że przy tak dużych zmianach, jakie są dzisiaj na rynku, działalności firmy, ten zawód będzie rozwijał się pewnie przez kolejne lata bardzo dynamicznie. Dlaczego? No bo jeżeli spojrzymy na działalność firmy,
to praktycznie dzisiaj zarządzanie firmą głównie polega na tym, że zarządzamy nowymi procesami, nowymi projektami, które w tej firmie się wydarzają, bo tak częsta dynamika zmian występuje i stąd osoby, które zajmują się skutecznie i też profesjonalnie ujęciem projektowym, na pewno są poszukiwane. Więc z tej perspektywy patrząc, jeśli mówimy o rynku pracy, na pewno będziemy poszukiwać osób, które mają odpowiednią specjalizację. Potrzebni są również ludzie, którzy wykonują prace codzienne, za które otrzymujemy mniejsze wynagrodzenie. Potrzebni są ludzie, którzy będą wykonywać pracę w nocy, w dzień, w każdym ujęciu, jakie przychodzi nam do głowy jako przedsiębiorcom, więc na pewno będziemy poszukiwać, zakładając firmy, różnego rodzaju pracowników na różne stanowiska. Ale z tej perspektywy znowu powinniśmy zastanowić się nad tym, tak jak mówiłem wcześniej, kogo my będziemy poszukiwać do pracy. Czyli bardzo świadomie powinniśmy, przygotowując oferty pracy, zastanawiać się nad tym, czy dane kompetencje powinny być związane z tym stanowiskiem pracy, czy dane umiejętności, na pewno warto je rozróżnić między umiejętnościami a kompetencjami, czy dany staż pracy będzie istotny i wiele innych elementów, które przyjdą nam do głowy. Od nich będzie zależało to, jak ofertę pracy przygotowujemy i od tego będzie zależało również, czy praca będzie atrakcyjna, czy praca będzie ciekawa. Z drugiej strony, jako pracownik, który poszukuje pracy, powinniśmy się do tej pracy przygotować. Miałem niedawno takie pytanie od studenta, to po pierwszych zajęciach padło pytanie, czy jeśli skończę studia, łatwiej mi będzie znaleźć pracę? Albo studia na konkretnym kierunku, czy łatwiej mi będzie znaleźć pracę? I tutaj pierwsza odpowiedź padła tak praktycznie przy krótkim zastanowieniu się, nie. No bo gdyby tylko same studia miały być tym powodem, dla których znajdę pracę łatwiej, to prawdopodobnie się wszyscy, którzy mają kończone studia, pracę mieliby od ręki, a tak nie jest. Zatem, czy konkretny kierunek? Prawdopodobnie tak, bo stajemy się specjalistami w danej dziedzinie. Natomiast znowu, jeśli tak zadamy pytanie, czy studia pomogą mi w tym, żebym mógł znaleźć konkretną pracę, ja jestem zdania, że nie same studia w ujęciu takim zakresu studiów, ale również wszelkie doświadczenie, które zdobędziemy, to będą elementy, które będą pomagały nam w tym, żebyśmy odpowiednią pracę znaleźli. To będzie również związane z tym, jak do tej pory uczyliśmy się pracy w grupie, która dzisiaj ma bardzo duże znaczenie w ujęciu różnych działań, które wykonujemy w pracy. To będzie miało również znaczenie, jakimi jesteśmy organizatorami, jak sobie radzimy z trudnościami, jak sobie radzimy w sytuacjach kryzysowych, czy też jak wygląda nasza komunikacja, czy radzimy sobie z tym, żeby przyjmować do wiadomości do siebie od naszych przyszłych przełożonych, czy też będziemy z nimi polemizować. To wszystko ma znaczenie, nie tylko sama edukacja, chociaż na pewno edukacja ma bardzo duży wpływ. Natomiast spójrzmy na to z tej perspektywy. Jak dużo dzisiaj na rynku pracy jest osób po studiach wyższych? To jest proporcjonalnie znacząco więcej niż lata temu, kiedy wystarczyło mieć ukończone studia i właściwie praca czekała na rynku. Dzisiaj tak już nie jest i stąd te kompetencje dodatkowe są bardzo, bardzo istotne. Dlatego jeśli z tej perspektywy patrzymy na rynek pracy, warto jest uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach, uczestniczyć w różnego rodzaju prelekcjach, korzystać z tych prelekcji, nie w ten sposób, jak często się niestety to dzieje, czyli mam
napisane, że uczestniczyłem w danym szkoleniu, ale w praktyce nie wyniosłem z niego nic. Bardzo często, kiedy organizowaliśmy różnego rodzaju szkolenia dla chociażby moich pracowników, na początku wychodziłem na środek sali i mówiłem: słuchajcie, moi drodzy, nie jesteśmy tutaj dla przyjemności, chociaż bardzo często też, ale pamiętajmy o tym, żeby nie tracić czasu. Przyjechaliśmy tutaj na kilka godzin, kilkanaście godzin, kilka dni, w zależności od tego, jakie jest szkolenie, wykorzystajmy ten czas. Nie wykorzystujmy go tylko i wyłącznie po to, żeby odpocząć od codziennych zajęć, no bo to jest fajne, ale być może po południu byłoby lepiej, po zajęciach, które się tutaj odbywają. Natomiast w tym okresie, kiedy tu jesteśmy, wykorzystajmy to dla siebie. Jeśli jesteśmy nieuważni, zajmujemy się czymkolwiek, co nas rozprasza, niestety stracimy ten czas. A ta wiedza będzie potrzebna później. Każda. Tak naprawdę doświadczenia, może się nam wydawać, nabierane na co dzień, nie będą miały w przyszłości znaczenia. Będą miały. Będą miały nawet chociażby dlatego, że może się okazać, że jesteśmy w takich okolicznościach, gdzie właśnie ta organizacja pracy, ta organizacja otoczenia będzie wpływała na to, jak zostaniemy ocenieni. Może się okazać, że właśnie dlatego, że jesteśmy super organizatorami, ktoś to zauważy, kto przygląda się na co dzień pracy swoich pracowników i czy też jakkolwiek nazwiemy podwładnych i właśnie dostrzeże, że jest w nas coś, czego nie widziało wcześniej, czy nie widziała wcześniej. I ten element może spowodować, że otrzymamy nowy projekt do realizacji, otrzymamy nowe zadanie do wykonania. To będzie pomagało nam w karierze. Jeśli nie będziemy mieli takiego doświadczenia, niestety będzie nam ciężej po prostu. Dziś jest tak, że kiedy rozmawiam czy prowadzę zajęcia, czy rozmawiam z młodzieżą, którą uczę, widać bardzo często, że młodzież posiada wiedzę, posiadają dużą, ma dostęp do wiedzy nieograniczony. Tak naprawdę możemy sięgnąć do doktora Google, on wie wszystko i wówczas w praktyce możemy polemizować w dużym uproszczeniu z każdym profesorem w danej dziedzinie. Tak by się wydawało. Natomiast ja często doświadczam tego, że zwłaszcza młode pokolenie, mając tak dużą wiedzę, nie potrafi się tą wiedzą posługiwać. Niezależnie od tego, jak bardzo by chciało młode pokolenie się nią posługiwać świadomie, mam czasem wrażenie, że próbuje koło wymyślić na nowo. I to dobrze, bo z tej perspektywy chęci rozwoju dobrze jest myśleć w takich kategoriach, żeby starać się coś nowego wymyśleć, mimo że to już zostało wymyślone. A być może coś w tych rozmyślaniach ciekawego, nowego powstanie i dlatego warto jest również z tej perspektywy na ten temat spojrzeć. Ale ta ilość wiedzy posiadanej niestety nie przekłada się na doświadczenie. A doświadczenie jest bardzo istotnym później, żeby na rynku pracy funkcjonować w sposób taki, żeby być odpowiednio docenionym. Bo przecież, tak jak mówiliśmy sobie na początku, chcemy wykonywać, po to się pojawiamy na rynku pracy, chcemy wykonywać jakieś konkretne działania za jakieś konkretne pieniądze. Oczywiście często jest tak, że oczekiwania nasze jako pracowników są wygórowane. Chcielibyśmy zarabiać najwięcej, ile się da za daną pracę. Rynek działa w ten sposób, że za konkretną pracę jest w stanie zapłacić dane pieniądze i wtedy mówimy o tym, że jeśli za daną pracę pieniądze są płacone za małe, no to pracodawcy mają właśnie ten deficyt i nie znajdują pracowników. I w drugą stronę, jeżeli pracownicy w cudzysłowie znowu żądają zbyt wysokiego wynagrodzenia za daną pracę, a jak słyszeliśmy dzisiaj z tych wypowiedzi, różnie może to być, pracodawca nie zawsze musi być stać na to, żeby zapłacić takie pieniądze, jakie pracownik chciałby otrzymać za tą pracę, może być obciążony różnego rodzaju kosztami, o których wspominali moi przedmówcy. Z tej perspektywy będziemy zastanawiać się nad tym, co możemy w takim razie zrobić jako pracownik, żeby tą pracę
otrzymać i utrzymać, albo jako pracodawca w jaki sposób zdobyć tego pracownika i ile można mu w praktyce zapłacić. Bardzo często ten dylemat się pojawia na rynku i w ten sposób on będzie kształtowany. Zatem bezrobocie bardzo często pojawić się może właśnie w takim czasie, kiedy na rynku mamy zbyt dużo osób o danej specjalizacji, chociażby, bądź też zbyt za mało możemy zapłacić i nie jest nas stać na pracowników, chociaż to też jest duże uproszczenie. Natomiast w drugą stronę deficyt, kiedy poszukujemy pracowników i niestety nie znajdujemy w danej specjalizacji. I tutaj można było wymienić by ich kilka. Jedna z tych, o których wszyscy się rozpisują, to jest oczywiście dział IT, w którym przy tej dynamice rozwoju procesów cyfrowych właściwie można powiedzieć, że ciągle brakuje pracowników. Ale tak jak wspomniałem, pojawiają się już nowe dziedziny związane z rozwojem, między innymi bardzo dynamicznie rozwija się ten zawód osoby, która pracuje z projektami i te projekty realizuje dla firm. Ale zostawmy może już sam rynek pracy, bo myślę, że wyczerpujemy temat tak, że można powiedzieć, jak on działa. Oczywiście moglibyśmy go rozwijać jeszcze w ujęciu takim, żeby powiedzieć o równowadze rynkowej na rynku pracy. Myślę, że na tym etapie zakończymy. Wolałbym rozszerzyć może swoją wypowiedź o to, jak tej pracy poszukiwać i w jaki sposób się na rynku pracy pokazać. Z tej perspektywy dzisiaj chciałbym pokazać kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to, jak w ogóle przygotować się do takiej rozmowy i na co zwrócić uwagę. Chociaż takich wypowiedzi pewnie znajdziemy w internecie mnóstwo i każdy z wypowiadających się ma w dużej mierze rację. Ja zwrócę uwagę z doświadczenia, zwrócę uwagę na kilka elementów, które mi pomagały jako rekruterowi w tym, żeby zainteresować się daną osobą, albo też dać jej szansę, jakkolwiek to nazwiemy, na to, żeby odnalazła się w danej organizacji. I pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest czas. Czas, który dotyczy w ogóle biznesu. Czas, który dotyczy, dotyczy takiej sfery szanujmy siebie nawzajem. Taką opiszmy. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że nikt nie lubi, kiedy nie szanuje się go, zwłaszcza z tej perspektywy czasu. Miałem taki epizod w życiu, w ciągu jednego roku przeprowadzałem setki rozmów rekrutacyjnych. Miałem możliwość przeczytania powyżej 1000 CV i do samych CV zaraz się odniosę, natomiast tak, epizod wyglądał w ten sposób, że do pokoju, w którym co pół godziny prowadziłem rozmowy rekrutacyjne, weszła pani, która była spóźniona już 10 minut i od wejścia rozbroiła mnie, bo mówi: dzień dobry, ja już bym chciała przyspieszyć, bo jestem spóźniona już na następne spotkanie. No, spróbujmy sobie wyobrazić, jak zareagowalibyśmy w takiej sytuacji. Ja powiedziałem, że uproszczę pani życie i dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za to, że poświęciła mi czas. Na tym zakończymy rozmowę rekrutacyjną. Proszę być na następne spotkanie, żeby się nie spóźnić. Można było tak, można było inaczej oczywiście, natomiast z tego powodu właśnie, że bardzo nie lubię, kiedy nie szanuje się czasu drugiej osoby, to tak odpowiedziałem. Czy to było grzeczne, czy niegrzeczne? Nie chciałbym w to wchodzić, nie chciałbym tutaj prowadzić polemiki. Jedno jest pewne, taka reakcja może się pojawić po drugiej stronie, bo umówiliśmy się na konkretną godzinę. Przybycie na 5 minut wcześniej jest dopuszczalne, na 10 minut wcześniej super, zdążymy się poprawić, zdążymy
oddech poprawić, głos poprawić, będziemy lepiej słyszani, będziemy lepiej wyglądać, a jak wiemy, przysłowie jak cię widzą, tak cię piszą, to jest przysłowie, które w dużej mierze jest tutaj pewnie dobrze postrzegane. Zatem pierwsza rzecz, nie spóźniamy się, druga rzecz, już o tym wspomniałem, wyglądamy. Powinniśmy się zastanowić, jak usiąść na tym spotkaniu, jak się ubrać na to spotkanie. Wiele elementów ubioru może mieć wpływ na to, jak zostaniemy odebrani i jak będziemy dalej postrzegani. Czy chcemy, żeby ktoś powiedział, usiadł przede mną jakiś niechluj, ale gorzej. Na jednym z filmików, które są dostępne na internecie, jest tak dowcipnie powiedziane, zanim wyjdziesz na spotkanie rekrutacyjne, spójrz w lustro. No tak, bo gdzieś może być plama, gdziekolwiek. Możemy wyglądać śmiesznie, możemy wyglądać po prostu źle. To może spowodować, w zależności od tego, z kim będziemy mieli do czynienia po drugiej stronie, kto nas będzie rekrutował, to może spowodować sytuację śmieszną albo przykrą. Zatem na to warto zwracać uwagę. Są takie drobnostki, które mogą wpłynąć na to, czy my znajdziemy tą fajną, wymarzoną dla siebie pracę, ale również jak będziemy sami czuli się na takim spotkaniu, bo przecież od tego, jak my poprowadzimy to spotkanie rekrutacyjne, będzie zależało, czy zostaniemy zatrudnieni, nie odwrotnie. Bo to my jesteśmy osobami, jeśli się dobrze przygotujemy na takie spotkanie, osobami, które są w stanie w odpowiedni sposób sprzedać siebie. Stąd znowu to uproszczenie, żebyśmy się tutaj dobrze rozumieli. Stąd przygotujmy się na nie. Kolejna rzecz, o której warto wspomnieć. Idziemy na spotkanie, oczekujemy konkretów z drugiej strony, przygotowujemy swoje CV, pomijam, a może inaczej, zostanę jeszcze na chwilę przy CV, zanim pójdę dalej. I moi drodzy, nie dajcie sobie wmówić, bo jest wiele osób, które wypowiadają się na temat tego, jak CV powinno być przygotowane. Nie dajcie sobie wmówić tego, że CV powinno być pełne kłamstw. Bo przecież chyba nie o to chodzi, żebyśmy zostali na samym początku zdyskwalifikowani, kiedy zaczniemy odpowiadać na pytania, które wynikają z CV. Jeżeli czytam CV i widzę, że mniejsze albo większe doświadczenie, ono nie zawsze musi być powodem, dla którego daną osobę zapraszam na rozmowę rekrutacyjną. Różne mogą być powody, więc na chwilkę je zostawmy. Natomiast ważne jest to, że no, ktoś coś zapisał. Ktoś się czymś chwali, deklaruje, o sobie opowiada. Więc mam prawo jako rekruter przeczytać, czy też prowadzący działalność, czy też osoba, która szuka pracownika, który będzie wykonywał konkretne działania, który ma ograniczoną ilość czasu. Dlatego mówiłem z tej perspektywy, szanujmy czyjś czas, bo jeśli ktoś poświęca mi pół godziny, godzinę, to ja w tym czasie mogę się zmieścić. Przyjdę później, a zbyt późno to zostanę, pewnie nie zostanę wpuszczona, a jak się troszkę spóźnię, to mam trochę mniej czasu dla siebie. Ale zostawiając, to jeśli ja zadaję pytania i widzę, że ktoś nie radzi sobie na samym początku, zawsze jest trema, bo przecież nie spotykam się z kimś po to, żebym mu na samym początku powiedzieć, wie pani co, spotkaliśmy się po to, żebym panią zniszczył, czy żebym pana zniszczył. No, to przecież nie o to chodzi w rozmowach rekrutacyjnych. Mam nadzieję, że moi koledzy po fachu nie spotykają się z tego powodu z przyszłymi ewentualnie pracownikami. To jest bardzo nieetyczne. Więc z tej perspektywy, jeżeli czytam i chcę pomóc, to ja zaglądam na przykład w to miejsce, gdzie jest napisane, jakie mam pasje i pytając o pasję, proszę o to, żeby opowiadał mi ktoś o pasjach. To jest bardzo fajne miejsce, dlatego że można dowiedzieć się, może jak ktoś nie ma doświadczenia, to można dowiedzieć się więcej o tym, jak realizuje swoje zadania, jak działa w ujęciu takim, że ktoś już zrobił coś w swoim życiu ciekawego, osiągnął coś ciekawego.
i opowiada o tym, więc jako przyszły pracodawca jestem w stanie ocenić, czy działa z pasją, czy nie, czy potrafi zrealizować jakieś swoje pomysły na życie, czy nie. Jeżeli ktoś kłamie, no to nie opowie, nawet jeżeli bardzo by chciał. To jeżeli kłamie w CV, to nie opowie o tym i w tym momencie przegrywa. Zatem nie kłamiemy, nie dajmy się oszukać, jeśli ktoś nam opowiada, że to nam pomoże. Być może jako pierwsze wrażenie, bo mógłbym naopowiadać w dokumencie, nazwijmy, to nie jest dokument, okej, okay, wycofuję się z tego. To jest oferta swego rodzaju, więc to jest tak, CV możemy porównać trochę do takiego folderu, który o sobie buduje i chciałbym go pokazać na rynku. Świetnie, tylko pamiętajmy o tym, że każda oferta powinna być prawdziwa, bo inaczej, nawet jeżeli na sekundę czyjąś uwagę skupię na sobie, no to później im więcej tam będzie kłamliwych informacji, tym szybciej zrażę do siebie tą i inne osoby, które na mój temat coś czytają. Więc z tej perspektywy na to popatrzmy. To jest narzędzie, które może nam pomóc i oczywiście warto jest spojrzeć na ofertę pracy, do której chcemy się dostać. Warto jest przemyśleć, czy ja chciałbym w tym ujęciu pracować, czy w tym, na tym miejscu, czy też wykonywać takie zadania, czy to miejsce pracy jest dla mnie. Ale warto jest się też dowiedzieć, czy ta instytucja jest dla mnie, jakimi zasadami ta instytucja się na rynku chwali, czy ma takowe zasady, czy na przykład etyka jest dla niej ważna. Niedawno przygotowywałem materiał na temat właśnie etyki i porównywałem kilka instytucji, które kodeksami etycznymi się posługują na rynku. I jeden, nie chciałbym tutaj robić reklamy, więc nie będę przytaczał nazwy, natomiast jedna firma ujęła mnie wręcz swoim podejściem, bo na samym początku, już kiedy rekrutuję, bardzo zwraca uwagę na to, żeby zachowywać się etycznie i to się przejawia między innymi w tym, że dokumentacja, która jest podpisywana przez pracownika, jest podpisywana dopiero, inaczej, pracownik musi się zapoznać z tą dokumentacją, natomiast wszystkie dokumenty, które ma zostawić u pracodawcy własne, ponieważ tam jest RODO, ponieważ to jest dbanie o dane osobowe, to te dokumenty są w dniu zatrudniania dopiero przyjmowane przez pracodawcę, zatem pracodawca zwraca na to uwagę, żeby również w takim drobnym aspekcie, kiedy dba już o dane osobowe, żeby one nigdzie nie mogły wypłynąć na całym procesie rekrutacyjnym, już tutaj dba o to, żeby odpowiedni wizerunek własny budować i też, żeby pokazać przyszłemu pracownikowi, jak dba o niego i jego dobra osobiste. To samo dotyczyć może innych parametrów. Na przykład tego, że pracownik dowiaduje się, jak ważna jest sama etyka i jak należy postępować etycznie zdaniem przedsiębiorstwa, na co zwracać uwagę, jak ważna jest praca wykonywana na danym stanowisku, wykonywana w sposób taki, na jaki się umówiliśmy. Czyli jest stanowisko pracy, na którym mam wykonać konkretne zadania, ja je wykonuję, z tego się rozliczam. Nie oszukuje mnie, nikt nie oszukuje. Możemy wtedy zupełnie inaczej funkcjonować w takiej organizacji i ona powoduje swoim podejściem, że pracownicy chętniej z nim funkcjonują. Dzisiaj jak spojrzymy, właśnie a propos tego chętniej funkcjonują. Dzisiaj jak spojrzymy na rynek pracy, to stety albo niestety jest tak, że do rynku, z którego ja się wywodzę, w którym uczyłem się pracować, dzisiaj młodzi ludzie, zwłaszcza z pokolenia milenialsów, nie myślą w kategoriach takich, że będę pracował z daną organizacją latami. My chcieliśmy lata temu, dzisiaj już jest pewnie inaczej, my chcieliśmy związać się z danym przedsiębiorstwem, pracować z nim przez lata, rozwijać się razem z tym przedsiębiorstwem. Dla nas było istotne to, żeby w naszym CV było napisane, że my 10 lat w danym przedsiębiorstwie, to jest umowne oczywiście, pracujemy i z tej perspektywy
rozwijaliśmy się w nim i z tej perspektywy jesteśmy super pracownikami. Dla przedsiębiorstwa na pewno. Chociaż ujęć jest wiele. Niektórzy twierdzą, że jeżeli ktoś ma CV tak skonstruowane, że jest 10 lat w jednym miejscu, to nie jest najlepszy pracownik, bo się nie rozwijał za bardzo. Ja jestem zdania, że to zależy znowu. To zależy od tego, jakiego pracownika chcielibyśmy mieć, czy takiego, który jest lojalny, czy takiego, który potrafi w cięższych okresach firmy w cudzysłowie poświęcić się dla niej, czyli ciężej popracować, bo jest taka potrzeba na przykład, czy też przyjąć na siebie więcej obowiązków, czy pracować w różnych rozwiązaniach, o których dzisiaj słyszeliśmy, więc nie chciałbym do nich się odnosić, bo czasem jest taka konieczność zatrudnienia na umowę zlecenia, nie umowę o pracę, a nie wynika to z innych powodów poza koniecznością. I znowu jak z tej perspektywy patrzymy, jeśli chcemy odpowiednio w tej organizacji się znaleźć, to moje pokolenie starało się robić wszystko, żeby być jak najbardziej docenionym i rozwijać się razem z przedsiębiorstwem. Dzisiaj oczywiście jest tak, że młode pokolenie patrzy na to, żeby jak najwięcej osiągnąć w krótkim terminie i super, natomiast dosyć szybko zmienia i jest mało lojalnym. Oczywiście to też nie jest złe, natomiast ciężko jest na tą lojalność przedsiębiorstwu zapracować w stosunku do swoich pracowników, zatem na to też zwracajmy uwagę. Tak czy inaczej, jeśli w ten sposób chcielibyśmy funkcjonować dzisiaj na rynku pracy, to korzystajmy z wszystkich możliwości uczenia się, korzystajmy z wszystkich możliwości rozwoju naszych kompetencji, zarówno tych, które mogą nam pomagać na danym stanowisku, ale te, które mogą się również przydać kiedyś na innych stanowiskach pracy. Wówczas my będziemy dyktować warunki na rynku pracy, a nie nam one będą dyktowane. I z tej perspektywy warto na rynek pracy spojrzeć. Z innej strony, jeszcze inny przypadek, który chciałem opowiedzieć, czyli jak różnie może być z tą rekrutacją. Nauczmy się słuchać i pozwólmy sobie na to, żeby do nas docierała informacja. Nie zamykajmy się, czyli nie działo się to w ten sposób, że my słuchamy, ale nie słyszymy. Przypadek, który dotyczy mnie osobiście, kiedyś rekrutowałem przez telefon młodego człowieka z miejscowości, której nie wskażę, ale ona była bardziej na zachód od Warszawy. I po tym etapie, kiedy rozmawiałem z kilkoma osobami, tą osobę wybrałem do pracy, wykonuję telefon i słyszę po drugiej stronie, no, przedstawiłem się, dzień dobry, dzwonię z takiej, a nie innej instytucji, chciałbym, i w tym momencie się rozłączył ktoś. Nie wiem tego, czy rozłącza się dlatego, że stracił sygnał, nie może rozmawiać. Jeśli odbiera, zakładam, że rozmawiać może. Chyba to jest dobre założenie. Więc dzwonię drugi raz. Za drugim razem chyba zrzuca mi sygnał, ale nie wiem tego również, bo gdyby odebrał telefon i powiedział, nie mogę teraz rozmawiać, proszę zadzwonić o godzinie 15, to oczywiście tak bym zrobił. I co się dzieje dalej? Dzwonię ponownie i słyszę o Belgii. A przypomnę, dzwonię z firmy, do której ten młody człowiek wysłał CV i chciałby być w niej zatrudniony. Zdążyłem powiedzieć tylko zdanie, że znowu przedstawić jeszcze raz, że chyba mamy trudności z połączeniem i czy możemy umówić się na konkretną godzinę. I usłyszałem, że dzwonię do tego pana już dzisiaj któryś raz i że on ma już dość i że zgłasza mój numer do moich przełożonych i on tego tak nie zostawi. Jeszcze nie doszedłem do tego momentu, kiedy miałem powiedzieć, że chciałbym go zatrudnić. I proszę sobie wyobrazić następnego dnia,
dzwoni nasz dział PR do mnie. Mówi, cześć Adam, mamy skargę na ciebie. Pan, który do nas zadzwonił, życzy sobie po pierwsze, żebyś przeprosił, po drugie, żebyśmy my przeprosili na piśmie i chciałby dostać od firmy butelkę szampana. Ten człowiek był w praktyce już przyjęty, gdyby przyjął ofertę pracy. Chciałbym przypomnieć. Zwróćmy uwagę na to, że nie dał sobie możliwości. Na tym etapie oczywiście zakończyliśmy proces rekrutacji. Odpowiedzieliśmy mu jako firma, że posługiwaliśmy się jego danymi osobowymi dlatego, bo on o to miał oczywiście pretensje, dlatego, że sam o to poprosił, wysyłając do nas CV. Natomiast sytuacja, myślę, że dość kuriozalna i dosyć śmieszna. I z tej perspektywy no, pracę miał gotową, nie dostał jej. Nie dostał jej na własne życzenie, a do dzisiaj wspominamy to jako epizod, o którym warto opowiedzieć, bo myślę, że powinniśmy wszyscy mieć tą świadomość. Blokujemy się zupełnie niepotrzebnie, nie dając możliwości wypowiedzenia się tej drugiej osobie, nie słuchając. Nie słuchając również na rozmowach rekrutacyjnych, ale o tym można by było jeszcze długo opowiadać. Więc jeszcze troszkę o samym rynku pracy. Więc jeżeli chcemy wyjść na rynek pracy i chcemy na nim funkcjonować w dobry sposób, chcemy być dobrze oceniani, to z tej perspektywy patrząc, myślmy o tym, że tylko z tego powodu, że jesteśmy, nie będzie łatwo znaleźć pracy. Z tego powodu, że mamy jakieś doświadczenie, będzie łatwiej. Z tego powodu, że nabraliśmy w trakcie naszego życia jakichś kompetencji, a uwierzcie, w szkołach można nauczyć się wiele i wiele kompetencji nabrać. Z tego powodu będzie nam na pewno znacząco łatwiej. Na pewno warto uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych, które takie kompetencje budują. I z tego powodu, ile znamy języków, na pewno dzisiaj to ma olbrzymie znaczenie. Dzisiaj w praktyce język angielski jest naszym drugim językiem, w cudzysłowie oczywiście ojczystym, bo to jest źle powiedziane, ale językiem, w którym posługujemy się na co dzień i bez niego jest bardzo ciężko znaleźć fajną pracę. Ale może się zdarzyć tak, jak to w przypadku mojej najmłodszej córki, gdzie rozpoczęła swoją karierę mając lat właściwie 19, tuż po szkole, po liceum. Poszła do pracy i jednocześnie studiuje. Poszła do pracy nie mając doświadczenia na tym stanowisku, dostała szansę z tego powodu, że na to stanowisko po prostu było duże zapotrzebowanie. I pomijając rekomendacje, pomijając to, że zna język, bo to jej na pewno bardzo mocno pomogło, pomijając to, że zna Excela i umie posługiwać się również PowerPointem i tak dalej, to te umiejętności, które nabyła wcześniej, to pomogło jej w tym, żeby odpowiednio się pokazać na rozmowie rekrutacyjnej. Natomiast miała szansę, bo akurat na to stanowisko poszukiwano osób, które chciałyby się nauczyć. Zatem dostała szansę nauki, mogła się uczyć, dostała tą szansę, żeby i dostała dobrych nauczycieli. I dzięki temu rozwija się dynamicznie. Dzisiaj rozwija się na tyle dynamicznie, że jest już specjalistą. 2 lata minęły, jest już specjalistą, więc wykorzystuje okazję, wykorzystuje sytuację i dzięki temu rozwija się szybciej. Skorzystamy z mojego ulubionego kubka, bo powoli głos zaczyna szwankować. To może teraz jeszcze przejdziemy na sekundkę do pytań. Dosłownie jeszcze 2 pytania mielibyśmy do Pana. Pierwsze trochę też dotyczy CV, tylko bardziej jako taka wizytówka i do samej formy. Czyli jak wchodzimy jako jeszcze uczniowie, studenci, no to na pewno to nie będzie jakoś
bardzo obszerny, ale czy rzeczywiście lepiej się skupić do takich suchych faktów, czy może coś lepiej urozmaicić, na coś bardziej zwrócić uwagę przy pisaniu CV? Na pewno na to, jedną sekundkę, już wracam. Na pewno warto zwrócić uwagę na to, że tak jak mówiłem wcześniej, nie kłamiemy. Więc jeżeli nie mamy jeszcze doświadczenia, to na pewno jest coś, o czym moglibyśmy napisać. I jeśli nie możemy w samym CV, to warto jest załączyć list intencyjny, w którym opiszemy więcej. Bo często w CV brakuje takiego miejsca, żebyśmy napisali doświadczenie, no nie piszemy brak, bo to nie o to chodzi. Natomiast możemy napisać w miejscu doświadczenie, w liście intencyjnym opisuje więcej informacji o sobie. I oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, wykorzystując ten czas w szkole, na pewno mieliśmy taką możliwość, żeby uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych, które mogły nam w przyszłości pomóc, mogą nam w przyszłości pomóc. Więc warto się tym posłużyć. To są przykłady, które nam będą pomagać. Jeżeli realizowaliśmy jakikolwiek projekt, jakikolwiek, nawet biegaliśmy często, osiągając jakieś wyniki, napiszmy o tym, opiszmy w jaki sposób to robiliśmy. To rekruterowi pomoże zobaczyć, czy w nas jest pasja, czy mamy chęć do tego, żeby się uczyć, czy jesteśmy otwarci na nowości, czy jesteśmy zaangażowani. I to będą częściej będą to elementy, które będą powodować, że ktoś się z nami spotka, a na tym spotkaniu już będziemy mieli szansę opowiedzieć o sobie, czy też nie. Rozumiem. To jeszcze drugie pytanie, trochę z innej bajki, na temat konkurencji. Ponieważ no, jeżeli na przykład wchodzimy na ten rynek, zakładamy firmę, no to na pewno przydałoby się zrobić jakieś rozeznanie na tym rynku. No i na co tutaj zwrócić uwagę? Jak sprawdzić może też, czy ten rynek nie jest już na tyle nasycony, czy jeszcze mamy szansę w nim jakoś zaistnieć, czy lepiej znaleźć coś innego? Posłużyłbym się tutaj takim narzędziem jak analiza SWOT. I warto je stosować w różnym ujęciu. Zawsze warto spojrzeć na moje szanse i na szanse zagrożenia, moje mocne strony i słabe strony. Każdy z nas je posiada. W każdym miejscu, nawet w prostych rzeczach, które w życiu robimy, łatwiej jest wtedy podejmować decyzje. Są osoby, które robią to w ten sposób, że dzielą kartkę na pół, za, przeciw. I jeżeli nie umiemy podjąć decyzji, to podejmujemy właśnie na tej podstawie, ok, więcej za, no dobra, reaguję, decyduję się, idę. Natomiast ta analiza SWOT dla przedsiębiorstwa jest bardzo istotna, już pomijam, że można by zastosować jeszcze tutaj analizę PEST. Natomiast, żeby nie posługiwać się tylko samymi sloganami. Klucz jest w tym, że na rynku jest konkurencja i ona będzie. No, rzadko się zdarza tak, że jesteśmy wynalazcą czegoś zupełnie nowego, totalnie zupełnie nowego. Wchodzimy na rynek, mamy szansę, wykorzystujemy ją i jesteśmy nowym Facebookiem na rynku. Oczywiście każdemu, kto słucha i wszystkim innym życzę oczywiście takiej możliwości, natomiast to jest ta rzadkość. W większości przypadków będziemy jednak borykali się z tym, że ktoś na rynku już coś wymyślił. Teraz możemy albo skorzystać z tych praktyk i metodą porównawczą zobaczyć, co my możemy zrobić więcej. Oczywiście nie chodzi o to, żeby podrabiać, bo nie o tym mówię. Mówię o tym, żeby przyjrzeć się temu, jak ktoś coś robi i na zasadzie benchmarkingu, porównując ze sobą te działania, wybrać takie, które ja mógłbym zrobić lepiej. I wówczas w ten sposób jestem w stanie walczyć z konkurencją. Jeśli na rynku pracy chcę coś robić lepiej, no to muszę znać trzy języki, a nie jeden. Albo wymyślmy sobie, mieć jakieś dodatkowe kompetencje, których nie posiadają inni. I wtedy będę prawdopodobnie wygrywał. Więc tak bym spróbował odpowiedzieć na pytanie. Bardzo panu dziękuję za wykład i również dziękuję państwu, ponieważ właśnie Edukacja z Primusem, Dzień z Przedsiębiorcą Online w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dobił ku końca. Zadanie było dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego. Jeszcze raz bardzo państwu dziękujemy za obecność, za liczne maile, ciepłe słowa, które naprawdę bardzo nas wspierają. I nie pozostaje im nic innego, jak tylko zaprosić państwa na kolejne konferencje. Do zobaczenia.